Dziś kolejny z wielkich filmów Andrzeja Munka. Zezowate szczęście z 1960 roku to zarazem popularna, znakomita komedia, kino filozoficzne i bolesny film o ranach zadanych nam przez historię w XX wieku. Zezowate szczęście jest filmem frywolnym. To też pozwalam sobie opierać się frywolnie o starą maszynę do kopiowania taśmy. Chyba ostatni taki egzemplarz, który można spotkać w Polsce. Bohaterem zezowatego szczęścia jest Jan Piszczyk oraz jego tytułowe zmienne koleje losu, bo też wszystkie działania, które mają mu przynieść powodzenie, prowadzą go w końcu do życiowej klapy. Kobiela objawił się w tym filmie jako największy polski aktor komiczny drugiej połowy XX wieku. I rzeczywiście to miano mu przysługuje przede wszystkim ze względu na rolę Piszczyka. Film Munka podzielony jest wyraźnie na kilka części. Każdy z etapów życia Jana Piszczyka przedzielony jest wyraźnym cięciem. I w każdej z tych części Bogumił Kobiela prezentuje się z innej strony. Na początku obserwujemy film niemy i tu Kobiela wywiązuje się z zadania znakomicie. Gra niczym Charlie Chaplin i rzeczywiście takie porównania wobec niego stosowano. Jest w tym chaplinowski dowcip, chaplinowska śmiałość w byciu skrajnie niepoważnym, ale i chaplinowska głębia, która przejawia się przede wszystkim w szukaniu kontaktu z odbiorcą. To potrafił zrobić Charlie Chaplin i to potrafi zrobić Bogumił Kobiela w Zezowatym szczęściu. Później Kobiela znakomicie odgrywa zakompleksionego, pozbawionego szczęścia, fajtłapowatego nieco studenta, który stara się o to, aby zdobyć dziewczynę. Piszczyk chciałby dostosować się do otoczenia. Kiedy jest w gronie żołnierzy, którzy pielęgnują romantyczny polski mit heroiczny, wtedy i on staje się kimś na podobieństwo takich żołnierzy lub oficerów. Ale kiedy trafia do urzędu stalinowskiego, wtedy sam staje się wzorowym biurokratą. Ja sobie niczego nie kupowałem. Ja wszystkiego sobie odmawiałem. Nie chodziłem do kina, nie kupowałem sobie ciasteczek. Poprzez obraz stalinowskiego urzędu widzimy całą Polskę w tamtym czasie. I właśnie dlatego nie bez racji krytycy uznali, że Zezowate szczęście to także jedno z najlepszych w Polsce rozliczeń z okresem stalinizmu. Warto zwrócić uwagę na ten fragment filmu. Przedstawili pana do odznaczenia. Nie wyobraża pan sobie, jak się cieszę. Ten film z pozoru błahy, z pozoru jedynie komiczny, tak naprawdę kryje w sobie dużą głębię obserwacji człowieka. Taką głębię, która odrywa go od bieżących warunków, które film portretuje, od czasu, w którym powstał i czyni go przypowieścią uniwersalną. Ja was od dawna podejrzewałem, Piszczyk, za ten wasz entuzjazm. Warto jeszcze docenić wspaniałą jego stronę wizualną. Odpowiadał za nią Jerzy Lipman, jeden z najlepszych polskich operatorów filmowych, związany z Polską Szkołą Filmową. Lipman robił zdjęcia m.in. do takich filmów jak Kanał czy Pokolenie Wajdy. I coś w tym kluczu zdjęciowym, coś w tej estetyce jest takiego, co przypomina mi Pokolenie. Choć są to przecież filmy tak bardzo różne. Proszę zwrócić uwagę na to, jak portretowana jest przedwojenna Warszawa. Jest tu piękno, jest tu bogactwo, jest tu śmiałość. Śmiałość rozumiana także politycznie. No bo w końcu w czasie, kiedy komunistyczne władze robiły wiele, aby obraz przedwojennej Polski zohydzić, na ekranach polskich kin pojawił się nagle obraz Warszawy przedwojennej, która była piękna, bogata, zasobna, pełna elegancko ubranych ludzi itd. No i wreszcie ów stalinowski urząd. Tutaj widzimy niemal same proste linie, kąty. To wszystko wskazuje na jakąś rzeczywistość sztuczną. W samym kluczu wizualnym udało się wyrazić Munkowi, Jerzemu Lipmanowi, a także autorom inscenizacji, na czym polegał horror stalinowskiej utopii. Ale tak jak wspomniałem, historyczny bagaż filmu nie powinien nam przysłonić jego niesłychanej aktualności. Film ponadczasowy, jak przystało
na prawdziwe arcydzieło.